poprzednim odcinku. Poszliśmy pozbierać trochę drewna, pozbieraliśmy również trochę łupku, aby w końcu wybudować nasz wymarzony, no w zasadzie nie wymarzony, ale nasz własny magazyn. Tak, w końcu go zbudowaliśmy. Kiedy to już mieliśmy gotowe, to stwierdziłem, że pójdziemy jeszcze do Netheru, żeby pozbierać debris. Jak nam to wyszło? No cóż, to musicie zobaczyć na poprzednim odcinku. Ale między poprzednim odcinkiem a obecnym był jeszcze jeden stream, na którym dozbieraliśmy jeszcze trochę debrisu. Także jaki mamy plan na dziś? No cóż, na pewno pamiętacie, że mamy jeszcze jedną komnatę próby do zrobienia. I tak, to jest ten moment, w którym musimy zajść do tej komnaty próby, w której mnie jeszcze nie było, czyli o tam, tamtym kierunku. Musimy pójść do tamtej komnaty próby. Dlaczego? Ponieważ ja bym chciał sobie wyenchantować. Chciałbym sobie wyenchantować diamentowe eku i pójść na smoka. I powiem więcej, chciałbym to zrobić w tym odcinku i nie wiem, czy mi się to uda. Na pewno w tym odcinku chciałbym wyenchantować ekwipunek cały, więc w najgorszym wypadku cały ten odcinek spędzimy na robieniu komnaty próby i na enchantowaniu naszego ekwipunku, co nie będzie ani łatwe, ani przyjemne. Szczególnie, że pamiętacie, jak ostatnio byłem w komnacie próby, to skończyło się to dla mnie średnio na jeża. A przy okazji nie znalazłem nic fajnego. No ale jest to fajne miejsce, bez wątpienia, do ekspienia. Wtedy, pamiętam, zrobiliśmy chyba 40 poziomów, więc jak teraz byśmy zrobili 40 poziomów, tośmy mieli 60, no to może nawet by się udało faktycznie wyenchantować całą zbroję na to, żeby pójść na smoka. A może bym poszedł po prostu na smoka i zrobił go łóżkami? No to jest dobre pytanie. Nie wiem, zobaczymy ile, jakie enchanty wejdą i tak dalej. Może w najgorszym wypadku zrobimy trochę enchantu, pójdziemy po smoka. Nie wiem, zobaczę jak będzie mi się nagrywało ten odcinek. Na razie mam 5 minut i wyjdzie w praniu. Plus jest taki, że ta komnata jest gdzieś tu niedaleko, więc nie będzie nas to jakoś mocno bolało. Mam nadzieję tylko, że ona nie jest nigdzie na wodzie. Jak widzicie, kluczy mamy ogólnie sporo, bo mamy aż 12, więc tak naprawdę nie potrzebuję nawet robić tej komnaty, ale będę ją robił tylko i wyłącznie z uwagi na to, że chcę zrobić sobie ten poziom, żeby mieć za co enchantować te itemki swoje. No a jako, że nie robimy mob grinderów ani nic, takich farm expa, niestety, bo sobie taką durną zasadę wymyśliłem. Chociaż nie mówiłem, że nie będziemy robić farm expa. To może zrobimy farm expa. Nie wiem, może zrobimy w którymś odcinku farmę expa, bo to chyba nie jest gliczowanie mechaniki. Na pewno gliczowaniem mechaniki jest robienie farmy golemów, bo to jest unfair. Ale farma expa, wydaje mi się, że nie. Dajcie znać, co o tym sądzicie w komentarzu. Wydaje mi się, że farma expa jest rzeczą dozwoloną. No ale jeżeli powiecie, że nie, to po prostu będę chodził sobie na komnaty próby i po prostu expił na komnatach. No to też jest jakieś wyjście, nie? Wiecie co, ja się po prostu wkopię tak, bo będę miał troszkę mniej bloków do kopania w dół. No, tylko że tak po skosie trochę trzeba iść. Dobra, jesteśmy jakby centralnie nad komnatą, więc pozostaje nam robić zjazd w dół. No i dobra, znalazłem jakiegoś cave'a, ale... A, dobra, jest tutaj. Czyli da się tutaj ktoś fajnie dostać do tej komnaty. No wybuchnij. Ale mogłeś wybuchnąć tak, żebym już nie musiał się tam wkopywać, głąbie mały. My tak dość wysoko jesteśmy, widzowie, bym powiedział. Oła! Ale mnie oszukali. Chyba to jest oczywiste, że tu mamy wejście, a tam dalej jest zejście. Aha, czy my jesteśmy w tej górnej części, w której ostatnio kończyliśmy, a teraz zaczynamy. I mam tonę gówna, które w sumie nie jest mi za bardzo potrzebne. No nic, zobaczymy co nam drobnie. W każdym razie. To na pewno mi nie jest potrzebne. O, tu są jakieś nowe szkielety. I kluczyk. Oczywiście wszystkie fajne rzeczy sobie stąd zabieramy. Aha, to daje mi spowolnienie, oni mi dają, tym gównem. No trudno, no tak trzeba. Ja mogę całe te dzbanki podnosić, to na cholipkę ja je ten rozwalam. Kluczyk, siekierki. Open the gate. Emeraldy. I wiatr. Ale tu coś może być. O, jakiś secret room. Fajna. To jest zwykła skrzynka? Czy nie, to jest ta. Ale w sumie ja mam klucze. Nie wziąłem kluczy do tej... ale jestem głupi. Nie wziąłem kluczy, które miałem. Patryk, to jest być debilem. Dobrze czy niedobrze?
wiesz, widzę, to nie ma tak, że jest dobrze, albo że niedobrze, wiesz. Dziś jestem od choćby debilem, a jutro będę choć odby większym debilem. Ale tak to nie rób! No nie, jestem naprawdę, jestem takim tłukiem, że to się nie dzieje. Gdzie co, ja sobie chyba postawię tutaj gdzieś łóżko. Ja w ogóle teraz sobie zrobię osiągnięcie. No właśnie, o. Jest to bez wosku, trzeba osiągnięcie zrobić. Nie wziąłem tego! Tarczy. Szybko idzie. O, tu gdzieś wyżej. O, trójząb! Trójząb! Trójząb za darmo, widzowie! Oj, tak, tak! Oj, tak, tak! Oj, tak, tak, widzu! Ostrość 4! Zarąbiście! To już mamy jeden enchant mniej do miecza. Sharpness 4 już mamy. Awesome! I trójząb, widzowie, i trójząb. Dla mnie się podoba się, dla mnie się. Ej, ten trójząb to chyba najlepszy drop jak na razie z tego wszystkiego, co dropi na tej mapce. Ej, no ale dropik? Dropik ładny, podoba się mnie. Nie wiem jak wam, ale mnie się podoba dropik. Taki, no tak, nawet. Się zaczyna całkiem ciekawie. Tarcza mi się kończy. Ale mam jeszcze jedną, dobra jest. Hu, hu, hu. To jest jakaś dziwna komnata, dobra, zaraz do niej wrócimy. Pierw tutaj. Dobra, no żelazo mamy w opór. Ty, pająka zgubiłem gdzieś. O nie, to te małe szkodniki. Serio, znowu zgubiłem pająka? Znowu te małe gówna. O, płyta! Ta nowa! Płytę to chcę, płytę to oddaj. O! Też spoko ta miksturka. Dobra, to też mamy już wszystko zrobione. Tam po drugiej stronie są jakieś drzwi. Aha, to taka po prostu wycieczka do góry za darmo. No, fajnie. Wo, ale dziwny pokój! Ze śniegiem. Ale badziewnie. Najgorsze jest to, że tu nic nie ma nawet za bardzo. Jakiś enchanted book. Torpeda 3. Nie wiem do czego to, ale sobie zostawię, bo może się przydać. Powiem wam, że chyba już całość skończyłem i tak średnio, 27 poziom, mega mało. Oblazłem już chyba całą tą komnatę. Ty no widzu bez kitu, obleciałem całą komnatę. Ale ciulowo. Giga mało rzeczy to było, widzowie. Czyli tak spoko drop, bo mamy trójząb. Ale w zasadzie z jakichś takich lepszych dropów to... Na tym się lista kończy. O, tu się już odnowiło, to możemy sobie troszkę poekspić. Ej, szczerze mam wrażenie, że kopiąc węgiel lub kwarc bym zdobył więcej expa niż siedząc tutaj. Dobra, widzowie, lipa straszna, 28 dobity i trzeba iść. Tu już nic nie ma, zrobiłem całość, a nie chce mi się czekać, aż te się pojawią na nowo. Giga nie fart ogólnie. Czyłem no trochę więcej poziomów, chociaż no nie, no dobra, wbiłem ile. Miałem 19, no to prawie 10 poziomów wbiłem na jednym zrobieniu tego, nie? O Jezu, zapomniałem, że on wybucha. No co wam powiem, widzowie, wróciłem, żyję, ale co to za życie, nie? Jak nie ma 30 poziomu nawet. Straszne to jest, ej. Jedyny plus całej tej wyprawy to ten trójząb tak naprawdę. Ale wróć, ja mam jakieś książki, nie? Do enchantingu. W sensie coś zenchantowałem, mam coś, to, o. Wydajność na przykład mam, o. Na zbroję, chociaż nie, to mi się na ten przyda. Ostrość, o. 5, tu mam ostrość 4, to w ogóle mam lepszą ostrość. Ochrona przed pociskiem, no to tak naprawdę te dwie rzeczy mam, ale to wydajność to bym musiał w kilo wdać. Aj, no średnio widzowie. Powiem wam szczerze, że nie jestem zadowolony z tej wyprawy. Liczyłem na trochę dużo więcej. Chyba trzeba będzie tak opuść na smoka po prostu na krzywy ryj. Z łóżkami i tyle. Wezmę sobie te złote karotki, co mam. To sobie pozostawiam wszystko. W sumie to mogę jeszcze sobie przepalić. To też zawsze trochę będzie. Moment, dwójka i trójka. Właśnie i tą płytę miałem przesłuchać, bo to jest ta nowa płyta. Wieśniaki, robimy imprezę! Tak jakbym w kościele stał przed dzwonnicy, nie?
Dobra, starczy. Ty czekaj, ale chyba handel z nimi też mi daje ten, nie? Expa. Ta? No to robimy to. Chociaż nie, szkoda mi tej trzciny na was. Gdzie ja wywaliłem? O, tu mam płytę. A ja miałem tą płytę, tą fajną. I na pewno będę potrzebował dynie z oczami, żeby mi endermany nie biły. Ja nie wiem, czy jest sens brać łóżka. Chyba pójdę tak, o, wezmę sobie dynię na łeb i pójdę i będę tłukł tego dragona. Wydaje mi się, że tak będzie lepiej. Chciałbym sobie zrobić jeszcze ten, wiecie, dzyndzel do enchantu. To 2 diamenty już kosztuje, ale inflacja idzie, widzowie, kurde. Masakra, inflacja po prostu, widzę, jest zapiernicza także, widzisz. A, to książka ma być, ale to nie do mnie tak. Skóry na szczęście troszeczkę mam, więc raczej mi będzie stać na książkę. What okay. I teraz tu do zaklęć. Mamy to. Dobrze jest, widzowie. Jest progres. Ale jeszcze. Do tego trzeba zrobić książki. Czekaj, czy ja to będę miał tego miał. No dobra, tej trzciny jest tu tyle, że powinienem naprawdę mieć bez problemu wszystkie biblioteczki, które potrzebuję. Z tego tu jest masa. 61. Powinno mnie starczyć dla mnie chyba. Siup, 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 siup. Ej, ale że tylko 6? Bo co jaja robicie? Ej, no bez kitu to chyba jaja robicie. Ej, a może ten wieśniak bibliotekarz ma na sprzedaż te książki? Najpierw jeszcze odbierzmy sobie nasz exp. O, 29 poziom, widzowie! Dalej nie odzyskaliśmy naszego 40 poziomu. O, ty masz to. Ale drogo... kierowniku... Drogo se życzysz, panie. Za te cegłę. Ile bym potrzebował? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. 54, aż mi to zje? Emeraldy? No, powiem ci, gościu, że się cenisz, nie? Nie podoba się to dla mnie. Jesteś mega drogi. Well, pójdę na wszelki wypadek po kilo ze szczęście, może wypadnie więcej książek. Ej, ja w sumie mogłem tu tego dzbana postawić, a nie tu na powietrzu. No ale dobra, już niech stoi tutaj na powietrzu i tak to przeniosę do chaty finalnie, nie? Mam przecież kilo ze szczęściem, 3 widzowie. Ja jeszcze muszę tylko mending do tego kilofa załatwić. I wytrzymałość, niezniszczalność, nie wiem właśnie. Ej, powiedzcie mi, no w sumie kurde nie wiem właśnie. Bo jakbym miał mending i szczęście... To czy coś jeszcze mi potrzeba do tego kilofa? Wydajność chyba jedynie, nie? Ona zwiększa wydobycie? Znaczy przyspiesza tempo wydobycia? Ci lwia, nie? Najlepiej to by był kilof z silk touchem, to by był... Ach, 14. To jest ile półek? 4 półki, 4 półki... 4 półki, 5, 6... I nie wiem jak wam, ale wydaje mi się, że te moje wieśniaki tak mocno mnie kurde golą na hajs. W sensie kłamują mnie. Na bank. Robią mnie wała na emeraldach, hej. Ja wam wieśniory schronienie zapewniam. Jeść daję. Pracę dzięki mnie macie. A wy tak? Powiem wam szczerze, jestem bardzo niepocieszony tymi interesami z wieśniakami. Nie mogę im jakoś zagrozić czy coś, żeby mi taniej to sprzedawali? Dalej na 24 maksymalnie. Nie podoba się to dla mnie. Nie no, więcej nie kupuję, no nie mam. Znaczy mam, ale... Nie chcę. Chyba, że ty. Ty chyba miałeś zboże, nie? Skupowałeś. Marchewki skupujesz. Marchewki skupujesz! Ziomek! Przecież ja to mam marchewkowe imperium. Zaraz będziesz miał następne, nie ruszaj się. Czy nie mogę też jakoś mega dużo szaleć, bo jednak muszę mieć jeszcze na wyprawę dla siebie. No za stack mogę jeszcze ci sprzedać, mordo. Szkoda, że ziarenek nie skupuję, bo tego to bym miał. Ja może skupuję jednak. Wszyscy poszli na ryneczek Lidla. Ty, a ty co kupujesz tak w ogóle? Mięso. Ten skupuje chleby. Gdzie ten mój polas? Ty, a gdzie ten od tego? Oj, 30 poziom na handlu wbiłem. No tego to się nie spodziewałem, widzowie. Dobra, jednak wypstrykałem się ze wszystkich emeraldów, ale bez kilofa z silk touchem nie podnoszę tych turnych, kurde, tych książek. 28, brakuje jeszcze do 30. No jest 30. Gromca nieumarłych. Ostrość 3. To mi się nie podoba ani trochę. Dawaj tą klatę. Niezniszczalność 3 i coś jeszcze tam jest. Ale widzowie, ja mam swoje sztuczki na takie charymary. Zrobimy tak. No i tu najtańszy mamy ostrość 1. To weźmiemy ostrość 1. Przeszycie. Też do dupy. Ale gówno będzie, coś czuję. Moc 3. Szybkie ładowanie. Szczęście 2. Przynęta 3. Ale gówno. Ja, ale dupio, ale gówno mi podropiło, widzowie. Patrz to. Wydajność 1. Ostrość ochrona. Ostrość.
wydajność. A idź w ciul. Czy sharpness to może sobie zanżantują na mieczyk? Ostrość do mieczyka se chyba wpakuje se. Czemu ty nie chcesz skupować tych pestków? Ale ogólnie to wiesz, że cham z ciebie, nie? Dobra, powoli zaczynam być widzowie chlebowym baronem. Chlebowy baron Patryk, pierwszy tego imienia. Tą ostrość miałem do tego miecza wpakować. Najpierw muszę go naprawić. Ty. Co ja stawiam ostrość, a to mi nic nie zwiększa? Sharpness 5. Nie wiem. Dobra widzowie, idziemy na tego smoka. Do dupy strasznie. Kilof ze szczęściem zostawię tutaj. Jestem idiotą, ale nie aż takim. W sumie ten hełm z mendingiem też sobie zostawię, bo to dobra rzecz jest. Idziemy na smoka. Potrzebuję poziomów, żeby wbić kurde levela. Dobra, dolazłem do tego swojego totema. Łuk mam, strzały mam. Chyba wszystko mam. Dotarłem. Aha, miałem iść za tymi. No, gitara. Widział mnie, ale ja się boję! Jak ubrę? Bojemy się. Dobra, idziemy! Ale giga gówno. Dobrze, że wziąłem jakiekolwiek bloki ze sobą. Jakiekolwiek! Już się na mnie wkurzył. Już się na mnie wkurzył. Nie dam się zrzucić. Nie dam się zrzucić jakiemuś Edkowi, smrodkowi. Pamiętaj, wajcie z japy. O, słyszę Drake'a. Dobra, nie, tu ten jeden Enderman i tak na mnie poluje. Śmieciu. Nic nie widzę. Muszę to ściągnąć, to jest beznadziejne. Trzeba patrzeć w dół po prostu. Naprawdę? Naprawdę? Możesz mi powiedzieć, jakim sposobem? No nie wytrzymam, nie wytrzymam z tymi Edwardami, no jesteście beznadziejni, naprawdę, no kurr! Ać! Jakie te potwory są beznadziejne, to ja nie mam pytań! Nawet na niego ciula nie spojrzałem i mnie kurde zabił! Za gówniane moby! Słowo Enderman to jest największe gówno, jakie chodzi po tej planecie! Ale sporo pereł tu drobi. Jest mega ciężko patrzeć przez to gówno. Jak wyłączę... Ojo, jak wyłączę, to jest jeszcze gorzej! Czy to łajca perczuje? Tak, perczuje. Gdzie ty masz łeb? Ej, no jest masakra! Czemu nie mogę go w głowę trafić? No, przez to gówno naprawdę nie da się tego zrobić. E ty, ja przecież mam wiadro. Dlaczego ja sobie po prostu nie wejdę na górę? Ja, z tym gównem zawsze był problem. Dobra, i teraz trzeba wejść na to gówno, rozwalić tutaj tą i będzie dobrze. Okej, to muszę rozwalić. Git. Jeszcze jedna ta z kratką. Czekaj, gdzie to jest? Tam jest jedna. I coś jeszcze go łapie? Nie, chyba to wszystko. Gdzie masz łeb? Zawsze to samo. Poszło! O ty łajzo. No serio! Co za śmieć! Miało być dużo expa i dużo poziomu, a wziął lamus i mnie tu. Nie wierzę w to, nie wierzę. Nie wierzę w to! Jakiego trzeba mieć pecha! To jest po prostu niemożliwe! Że straciłem tarczę w taki głupi sposób, gdzieś tam leży. Głupi smok! I perczuję cały czas śmieć. Teraz to spadaj na drzewo, teraz to już nie chcę! Złaź tu! Wszystko rozwaliłem, nie? Wszystkie te. Nic go nie leczy. Nie. Zarąbiście. Co
za śmierdzie najgorszy się jeszcze ustawił, tak żebym go zabić nie mógł. No złaź tu, jaszczurko! Będziesz złaził tu czy nie? Dobra. No, jeszcze ze dwa razy musi zejść, ale dobrze, że jednak dałem tą sharpness 5. Trochę szybciej chyba idzie, mam wrażenie. Jedyny problem to te zasmarkane endermany. Dobra. Jeszcze raz sperczuję widzowie i mamy go. Mamy go, chama. A ty tu czego? Ja, ale to było ryski. Znaczy plus jest taki, że nie przepadnie mi level, który tam zbiorę. To jest jedyny plus, widzowie, że nie przepadnie mi level, który tam się posypie teraz z tego smoka. Naprawdę, te endermany to jest takie gówno! Gdzie moje itemy? Moje itemy wpadły do portalu, tak? Mhm. To dobrze, że chociaż miecz nie wpadł, bo chyba, nie wiem, wyszedł z siebie, stanął obok i zaczął klaskać. Ja mam do... A nie, dobra. Aha, dobra. Czyli były w portalu po prostu. Ja mam dość. Mam serdecznie dość. No i dobra, jest 65 poziom, widzowie. Jest 60... Tak, jest 60... Teraz, tak, teraz wiecie, o co chodzi, nie? Ty, ja nie umrzeć? Mhm. To jest plan. Plan jak zawsze jest, plan jak zawsze jest. Dobry. Dobra, widzowie, jest 65 poziom. Będzie można enchantować wszystko. Będzie można wszystko enchantować. Z tym, że potrzeba mieć ciny. No i pytanie, czy 65 poziom rzeczywiście mi wystarczy na wyenchantowanie wszystkiego, co potrzebuję. To nie zniszczalność, czy kusi? Chociaż się wstydzę. Nie ukrywam, że przydałoby się więcej książek, ale nie mam aż tyle trzciny. 8 książków. Spróbujemy. Może coś dropnie sensownego, widzowie. Może coś dropnie. Jeżeli nie, to nie wiem, co zrobię. Popłaczę się. Mod 4. To jest chyba dobry enchant, nie? Ale nie dla mnie. Ostrość 3. Też nie z morostawu nogów, tak. Wydajność? No też niekoniecznie. A może tą wydajność, który po prostu na wydajność 4? Znaczy ja nie mam wydajności 5. Co ja mam na 5 poziomie? No wydajność 5 mam, no to na co mi wydajność? Ale wydajność jeszcze będzie potrzebna do kill-offa, nie? Jak ja mogę zenchantować kill-off, na co? Mam jakiś kill-off taki niezenchantowany? Mam, o. Ty, no w sumie tu mam wydajność 4. To może i by było git, co? Jedwabny dotyk. I wydajność 4! No ja się chyba wychuśtam. Ochrona przed wybuchem. Widzowie, ta gra mnie nienawidzi. Zniszczalność 3. Dobra, spróbujmy tą niezniszczalność 3. Pogromca nieumarłych! No nie wytrzymam! Przecież to są jakieś... To są jakieś gówna! Nie wytrzymam psychicznie w tej grze! Chociaż mam niezniszczalność jedną. O, tu jest wydajność 1, tu jest wydajność 1, tu już mamy wydajność 2. Protection. Nie, ty, ale ten kill-off to jest po prostu... Nie wytrzymam, nie? Jedwabny dotyk, kurde, i wydajność 4. Wydajność 5 do tego kill-offa bym wsadził. No, do tego kill-offa wsadzimy tą wydajność, widzowie, wiecie? Tak, no, tylko teraz czekaj. Mam 11. Mam 11 sztab nederytu. I teraz tak o, potrzebuję 4 na wzory. Potrzebuję kolejne 4, czyli mamy 8, na... Chcę zrobić najrzadszą zbroję w Minecrafcie. Nie wiem kiedy, ale chcę ją zrobić. Czyli chcę użyć szablonu Ciszy z Ancient City, zrobić go z nederytowymi wstawkami i później zbroję zrobić na nederytową. Czyli będę miał nederytową zbroję z nederytowymi wzorami. To będzie najdroższa zbroja, kurde, w Minecrafcie. A dobra, to wiem, że jedną mogę sobie zużyć na kill-off i jest fair. Okej, pasuje to dla mnie. Nie, 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 nie dam ci poziomu, nie! Ja nigdzie nie chodzę po żadnych jaskiniach, dopóki nie wyenchantuję sobie zbroi. W ogóle nie ma takiej opcji. Ale czekaj, ja muszę pierw naprawić ten kill-off, żeby go zrobić tak, żeby on był nieuszkodzony. Tak, on jest już naprawiony, jest ładny. Enchant.
Co tam było? 5-3-3 kilof, nie? Wydajność 5, niezniszczalność 3 i szczęście 3. 5-3-3 kilof, no. Najlepiej to by było naprawa jeszcze do niego jako czwarty bon, ale nie wiem, czy czwarty wejdzie. Pierwszy nederytowy item widzę. Pierwszy nederytowy item. Tu, o, leży, tutaj, o. Fajny. Żartowałem. Gówno straszne. Ej, został mi 35 poziom! Naprawdę to aż tyle kosztowało? No to chyba sobie nie zrobię zbroi. No dobra, widzowie. Co ja wam powiem, to wam powiem, ale wam powiem, że kończę ten odcinek, bo już się żyć odechciewa. Ta, no na pewno będzie trzeba zenjantować jeszcze te itemy. Próbować, no nie oszukujmy. Znaczy, w ogóle ja sobie oddzielę te przydatne enchanty, bo tu są przydatne enchanty. Tu jest ostrość razy 3, tu jest ochrona, to tu sobie zrobimy skrzynkę na enchanty, które lubimy. Czyli wydajność sobie ułożymy, ostrość sobie ułożymy, tu przebicie sobie zrobimy, tu ostrość jeszcze do tego, tej ostrości to całkiem sporo mamy. Protection, niezniszczalność, łagodny upadek. Niech tak będzie. Niech tak będzie, a ja dalej będę biedny. Tak, dalej będę biedny. Biedny. I myślę, że w następnym odcinku pójdziemy sobie do szukać End City. I może zrobimy Widera. Może. Nie wiem. Zobaczymy. W tym odcinku na pewno to już wszystko. Nie wiem, ile tak naprawdę nawet trwa ten odcinek, bo sporo spędziłem w tej komnacie próby, ale tam będę mało wycinał, więc może być tak, że ten odcinek będzie troszeczkę krótszy. Jest plan na przyszły odcinek. Jeszcze na pewno zrobię live'a. Pewnie teraz jakoś na dniach, bo dzisiaj mamy 14. Tak naprawdę ten odcinek jest drugi, który nagrywam na zapas. Jeszcze jeden pewnie nagram na zapas, więc prawdopodobnie na live'ie będziemy próbowali enchantować albo zbierać trzcinę, albo nie wiem, coś wymyślę. Nie wiem, pożyjemy, zobaczymy. Tymczasem ja się z wami żegnam. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!